nad internetem i telefonie, natomiast do serwisu informacyjnego w TVN24. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry, witam. Ależ pani ma energię od samego rana. Tak? No. Oby tak zostało. Jakbyś tak czuć. Skoro tak zapowiedziałeś. Mam nadzieję, że państwo też poczują tę energię w serwisie. O 6, bo 6 właśnie minęła. Zapraszamy serdecznie. Ponad 27 tysięcy nowych zakażonych, ponad 500 osób zmarło. To dane z poprzedniej doby. Niepokojące są też liczby zajętych miejsc w szpitalach. Zgodnie ze strategią rządu wojewodowie systematycznie zwiększają bazę łóżkową. Jednak do leczenia pacjentów potrzebne są nie tylko łóżka, ale przede wszystkim personel. A tu statystyki nie idą w górę. Eksperci i samorządowcy właśnie apelują do rządu, aby wzmógł działania na rzecz szczepień obywateli oraz egzekwował okazywanie certyfikatów covidowych. I do tych głosów przyłączył się wczoraj w Faktach po Faktach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sejm odrzucił obywatelski projekt całkowicie zakazujący aborcji. Zakładał on między innymi karę 25 lat więzienia za usunięcie ciąży, nawet tej z gwałtu. Przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy była większość klubów opozycyjnych, ale i sam PiS, choć 41 posłów Prawa i Sprawiedliwości, nie chciało odrzucenia projektu. Stan wyjątkowy się skończył, ale podobne przepisy nadal obowiązują. Samochód Janiny Ochojskiej, która między innymi z Adamem Bodnarem próbowała wjechać do Białowieży, został zatrzymany przez policję. Były rzecznik praw obywatelskich w programie Tak Jest komentował rozporządzenie, które ogranicza możliwość wstępu na obszar przy granicy. W Kołobrzegu 12 osób podtruło się Czadem. Ewakuowali je strażacy, którzy przez pomiar czujnikiem potwierdzili, że w powietrzu było przekroczone dopuszczalne stężenie tlenku węgla. Stracili życie, niosąc ratunek innym w miejscowości Czernikowo w województwie kujawsko-pomorskim. Samochód OSP, który jechał do pożaru sadzy, zderzył się z samochodem ciężarowym. W wypadku zginęło dwoje strażaków, a trzech zostało rannych. Strażacy w jednostkach na terenie całej Polski uruchomili syreny, by oddać hołd zmarłej 30-latce i 62-letniemu mężczyźnie. W Sejmie pamięć o nich uczczono minutą ciszy. Marta Kloss, bardzo dziękuję. Już zapraszamy na kolejny serwis o 6.30. A teraz pytanie, gdzie jest Polska? Myślałam, gdzie jest słońce. Ale wiesz co, instynkt dobrze ci podpowiada, bo to pytanie, gdzie jest Polska, zadajemy dzisiaj w kontekście pogodowym. Jeśli ktoś z państwa już teraz snuje noworoczne plany, na przykład marzy o nowym M, to jak czytam właśnie w Wyborczej, mieszkania coraz droższe, 10%, to tyle mają wzrosnąć ceny mieszkań w 2022 roku. To jest aktualne. Cały czas aktualny. Kiedy byś nie przeczytał, zawsze. Prawda? Mieszkania będą już tylko droższe. Marta Kloss o 6.30 w serwisie informacyjnym w TVN24. Zapraszamy. Pandemia COVID-19 to na początek. Ostatnie dane to ponad 27 tysięcy nowych przypadków zakażeń i ponad 500 osób, które z powodu zakażenia koronawirusem zmarły. W całym kraju miejsca w szpitalach zapełniają się błyskawicznie. I tak na przykład jest w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie nie ma ani jednego wolnego łóżka. A teraz przebywa tam niemal 300 pacjentów zakażonych koronawirusem.